Umówiłem się dziś w tej pięknie położonej restauracji z panem Markiem Nowakiem, wielkim miłośnikiem, pasjonatem Wisły. Przemku, cześć. Panie Marku. Jesteśmy w bardzo fajnym miejscu, gdzie widać panoramę Doliny Wisły i tam na wprost widzisz na tym przewyższeniu po lewej prawostronny dopływ Wisły, to będzie Osa, a tu poniżej jest Montawa. Wisła ze swoimi pięknymi zakrętami. Każdy zakręt to jest jakaś ciekawa historia, bo za każdym zakrętem poznajesz nową krainę. Kiedy zaczęła się pana historia z Wisłą? Podejrzewam, że bardzo wcześnie. Byłem ochrzczony w Sartowicach nad Wisłą na wiosnę, kwiecień. Roku nie pamiętam. Potem była szkoła podstawowa w Grudziądzu, klub sportowy, KKW Wisła, w którym przez 5 lat trenowałem wioślarstwo. Rocznie pokonywaliśmy około 2 do 3 tysięcy kilometrów. I tak w zasadzie zostało mi do dzisiaj. Dlaczego akurat Wisła? W swojej wielkości i majestacie przede wszystkim wolność, swoboda. Jest to rzeka bardzo szeroka, z rozmaiconą linią brzegową, z wysokimi morenami. Poza tym niezliczona ilość gatunków ptactwa, roślinność. Tu niedaleko swoje gniazdo ma orzeł bielik. No sporo ptactwa, przede wszystkim roślinność jest bardzo przeciekawa. Czy Wisła zbliża ludzi? Kiedy założyłem rodzinę, pływała ze mną moja rodzina. Teraz co jakiś czas spotykam się na Wiśle z moim synem, z przyjaciółmi. Poznałem wielu fajnych ludzi. Były to grupy studenckie, była to młodzież. Byli to samotnicy, jak pan Dominik, który spływał samotnie Wisłą, propagując sprzątanie odcinka rzeki. Tu mam album od kolegi. Też wspólnie z nim czasami przemierzamy ten szlak wiślany. Obejrzyj go sobie, opowiem ci historię. Parę lat temu płynęła bardzo fajna grupa na łajbie takiej, wiesz, dużej łodzi na wysokości opaleń. Pytali mnie właśnie o pozostałości tego mostu, który został zebrany w 1933 roku. Jest to bardzo ciekawa historia, bo ten most znajduje się w tej chwili w dwóch miejscowościach, w Toruniu i w Koninie. Most, który był pod opaleniami, mało kto tą historię zna. Z łach, z dna rzeki, jak jest niski stan, można węgiel wyciągnąć, bo nie wiem czy wiesz, w latach 60., 70. i wcześniej Wisła była rzeką w pewnym sensie uregulowaną i barki woziły piach i węgiel tam na handel. W czasie takich samotnych właśnie rejsów, wypraw napotykam ogromną masę śmieci. Niestety są to dezodoranty, butelki. Gdzieś znalazłem utopioną lodówkę, opony. Jako ciekawostkę pokażę tobie, to znalazłem między Świeciem a Sartowicami tablicę rejestracyjną, czyli ktoś podróżował Wisłą samochodem, tak, w pewnym sensie. Takie rzeczy można znaleźć. To co? Kończy się nasza historia, tak? Tak. Pamiętaj, Przemku, że Wisła w swoim pięknie jest też potrafi być niebezpieczna, bywa gniewna. Jeśli kiedyś wybierzesz się na Wisłę, pamiętaj, że zawsze z opiekunem, z osobą, która potrafi poprowadzić, odczytać właściwie wodę i poprowadzić cię do jakiegoś portu. To co, Przemku, dziękuję za miłą pogawędkę. Do zobaczenia gdzieś na szlaku. Do widzenia. Do miłego.